Siema, z tej strony Midler i specjalnie wybrałem wyścig na początek, żeby wam udowodnić, bo w poprzednim odcinku pokazałem, że niby nie potrafię jeździć, a jestem lepszy niż niejeden profesjonalny kierowca Forza Horizon na kierownicy i wam właśnie to udowodnię podczas mojego głupiego wywodzenia się na początku filmu. Oczywiście zachęcam was do tej łapki w górę i subskrypcji, dzwonka też. Przy okazji planuję zacząć robić live'y na Discordzie, albo po prostu gry z wami, więc polecam wbić. Nie no, jak pewnie widzicie teraz na ekranie, to naprawdę dobrze jeżdżę, więc jakby nie ma co spekulować, że po prostu nie potrafię jeździć Batmobilem, bo jestem ekspertem. Ale już bez tego dłuższego przechwalania się moim skillem, zapraszam do odcinka. Niestety, ale w sumie ciekawostki będą się pojawiały trochę mniejsze, ale będzie ich dużo więcej w odcinku. Jeżeli się nie mylę, to dzisiaj jest 9 ich. Więc w pierwszej ciekawostce możemy zobaczyć kasyno o nazwie Royal Gang. I to jest taka grupa przestępców. Jeżeli ktoś oglądał Batman Beyond, to tam będzie wiedział, o co z nimi chodzi. A jak nie, to i tak wstawię ich zdjęcie. Polecam w sumie obejrzeć. Kolejną ciekawostkę za chwilę pokażę, tylko obiję tam parę twarzy. W samej ciekawostce chodzi o to, że kiedy strzelimy impulsem elektromagnetycznym w auto, to wtedy się odpali. Testowałem na radiowozach, na zwykłych autach i zniszczonych i każdy ma inną animację. Ten szpital, który właśnie pokazuję, jest w pamięci Eliota, znanego inaczej jako Hash. W miejscu, gdzie powstaje to wielkie drzewo Poison Ivy, pokazywałem tu ciekawostkę z jej kwiatem, możemy znaleźć ławkę pamięci doktora Alec Holland, znanego inaczej jako Swamp Thing. Top 5 scariest jumpscares. Scary alerts. Numer 1. No to skoro wszyscy już wiemy, o co chodzi w tej ciekawostce, to w misji tej na cicho, dokładnie w tym challenge'u, który się znajduje w Batjaskini, możemy znaleźć dinozaura, którego możemy sobie odpalić. Przy okazji obok niego znajduje się mapa Arkham City, tego kościoła. Możemy jeszcze znaleźć te podajniki, przez które dostaliśmy zbroję i inne gadżety dostajemy. Oraz Batsamolot z Origina, ale tego nie wiem. Jeżeli ty wiesz, czy to jest na pewno to, to napisz mi to w komentarzu. W lokalu, gdzie walczymy z doktorem Piggym, możemy znaleźć miśki Bane'a oraz kurtkę strasznie przypominającą tą Barbry. Już dawno nie pokazywałem żadnego polskiego easter egga w grze, ale na początku daję na prezentację moich umiejętności jazdy, tym razem drifterskich. Dobra, jak już się skończyłem popisywać, to możemy znaleźć billboardy z reklamą na Mielski, pierogi, palace, pięciogwiazdkowe. I ogólnie historia jest z tym, że pracownicy, którzy tam mieli jakiś największy wkład w tworzenie gry, mogli zrobić własną ciekawostkę. A wiadomo, dlaczego wybrał pierogi. Na budynku Gotham Gas możemy znaleźć logo Aquamana. Ostatnią ciekawostką w dzisiejszym odcinku będzie to, że możemy znaleźć miskę psa Ace'a w wieży Wayne'a. I to będzie tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję ci za oglądanie. Jeżeli masz jakieś dobre ciekawostki, które mogą rozwalić po prostu odcinek, zapraszam cię do napisania ich albo na moim serwerze Discord, albo w sekcji komentarzy. Wszystkie komentarze czytam, bo nie mam ich zbyt wiele, ale każdy jest zawsze miło jakoś przeczytać. A ja ci dziękuję za oglądanie i cześć.